Czekałam na tę rozmowę rok, a nawet półtora. Przed Wami Natalia Schroeder. Dzień dobry. Trudno mi uwierzyć w to, co się dzieje. Ja też na nią bardzo długo czekałam. Ale co, ty nie odpisywałaś? Nie. tak? Faktycznie było tak, w ogóle z twojej relacji to znam, że ja nie odpisałam, bo ja tego w ogóle nie zarejestrowałam. Niestety taka jestem i potwierdzą to moi znajomi, którzy mają przesrane ze mną w tych kwestiach, że faktycznie wylatują mi czasami takie rzeczy z głowy. Natomiast bardzo chciałam do ciebie przyjść, ponieważ cię bardzo lubię. Już ci to powiedziałam na samym wejściu. Rzuciłam się na Paulinę w zasadzie, jak ją zobaczyłam, bo miałam wrażenie, że się znamy, a poznałyśmy się dzisiaj. A ja nie wiedziałam, jak zareagować, czy... Byłaś tak słodko onieśmielona. No tak byłam onieśmielona, bo nie wiedziałam, czy właśnie tak od razu, czy jednak delikatnie, subtelnie. Ja jestem bardzo dotykalska, bardzo. Dobrze, że się umyłam. Natalio, no trudno. Miałaś być rok temu, nie było cię... Być może tak miało być, bez sensu to powiedziałam, ale być może tak miało być, dlatego że jutro będzie 5 listopada, bo nagrywam do 4, będzie rocznica premiery swojej płyty. To prawda. Więc musiałyśmy się spotkać dziś, tak chciał los. Tak, dobrze się i tak wydarzyło i to myślę, że dobrze, że spotykamy się dziś, bo ja mam też zupełnie inne, no i mam też jakieś wnioski, wiadomo, nie wiem, o co mnie zapytasz. Mam 20 pytań, ze 2 ciekawe. Oh. Chcę cię jeszcze podpytać o ten pogłos. Mhm. Dużo już na jego temat powiedziałaś, opowiadałaś o tej płycie, ale ja miałam te pytania w sobie przez rok. Mhm. I to jest takie uczucie, jakbym się zakochała bez wzajemności i to jest, wiesz, taki ogień gorejący i nie masz... co z nim zrobić, więc ja też mam te pytania w sobie i tak trzymam je od roku i teraz mogę je wypluć, więc wypluwam pierwsze. Dawaj. W skali od 1 do 10, jak bardzo byłaś wkurzona, żeby nie użyć innego słowa na wku, gdy pisałaś tekst do piosenki Powinnam? Wkurzenie myślę, że mogłabym określić na 7, bo wiesz co, wiesz dlaczego? Sporo, ale ja też potrafię być na 10 wkurzona, więc bywam regularnie. Ale tutaj ja bardziej byłam, nawet nie, może bardziej sfrustrowana, zmęczona. To byłoby chyba wyżej w skali, właśnie frustracja i zmęczenie. Ale też dużo jest tam wkurzenia. Bo kiedy po raz pierwszy usłyszałam tę piosenkę, to pomyślałam, o, Natalia się zdenerwowała. Bo nie ukrywam, że czytam też różne komentarze, które się pojawiają pod twoimi wywiadami, piosenkami i tam cały czas jedna historia się powtarza. Że ty powinnaś inaczej, że jakąś balladę, że weźcie i napiszcie porządną piosenkę. Że nijaka, bez wyrazu. Mówię, Boże, dajcie tej dziewczynie spokój. Tak, ale ja... Boże. I ty się przejmujesz takimi... rzeczami, czy... Wiesz, teraz się nie przejmuję, dlatego że w ogóle bardzo śmieszne do mnie wracały feedbacki po tym Powinnam. Bardzo dużo to, że jakichś ludzi, których nie znam, słuchaczy do mnie się odzywało w ramach jakichś takich przeprosin, co było mega słodkie, że Boże, ja kiedyś napisałam taki komentarz pod twoją piosenką i cię tak strasznie przepraszam. To już jakby jedna kwestia, bo takich wiadomości dostałam bardzo dużo, ale też w ogóle bardzo dużo wśród znajomych moich, słuchajcie, to w ogóle był hit, że pisali do mnie ludzie, z którymi nie mam tak na co dzień kontaktu, gdy jacyś tam znajomi starzy z liceum, ze szkoły, gdzieś tam coś, że matko, że ja tobie też kiedyś tak napisałem, że no, że przy tym twoim potencjale to powinnaś to i to i teraz jest mi tak głupio, bo ja chyba jestem wśród grupy tych ludzi, wśród tych ludzi, do których ty śpiewasz i tak jakoś taką dużą refleksję wywołałam i to było bardzo miłe. I oczywiście wszystkim odpisywałam, że stary, w ogóle To nie jest personalne do nikogo. Tak naprawdę ta piosenka nie jest, ja nie szukam winy w ludziach, tylko to wszystko było we mnie, to się we mnie te procesy zachodziły, bo to była moja kwestia, że się przejmowałam tymi komentarzami. Ale widzisz, wydaje mi się, że ta piosenka zrobiła bardzo dużo dobrego, bo już tych komentarzy jest znacznie mniej, a tak naprawdę praktycznie ich nie ma. Jak są, to są jakieś takie bardzo ilości nieznaczące i w ogóle nawet na nie nie zwracam uwagi. Dalej są hejty, ale już ludzie bardzo ostrożnie mówią o tym potencjale i o tym, że ja na przykład nie powinnam sama pisać, bo ja jestem bardzo dumna z tego albumu i nie wyobrażam sobie, że mogłabym nie pisać, kurczę, no. No, absolutnie nie. Bo też ta płyta się bardzo dobrze przyjęła i no. Ja dużo mówię, Polinka, stopuj. Wiem, ale hejterami nie bardzo się przejmujesz, bo mówiłaś w wywiadzie, że masz taki zdrowy stosunek do tego. To znaczy nie powiedziałaś, że mam zdrowy stosunek, tylko z tego, co mówiłaś, wywnioskowałam, że masz zdrowy stosunek. Tak. No, usuwasz niektóre rzeczy. Na Instagramie usuwam, tak. Na Instagramie faktycznie usuwam, bo mogę to zrobić. Jest tam moja władza. Ty rządzisz. Ja rządzę, mogę robić, co chcę i faktycznie, jeżeli ktoś mi, wiesz, wchodzi na mój Instagram i pisze jakieś brzydkie rzeczy, które nie są w ogóle konstruktywne i one naprawdę nie są, to nie jest tam potrzebne,
to ja wiem, że ta osoba i najczęściej to są konta, które są tworzone na potrzeby tego komentarza, więc jak ja rejestruję takie sytuacje, to wchodzę, usuwam, blokuję taką osobę, no bo ona mnie nie lubi, to po co ma się wkurzać, wchodzić na mój profil, irytować się i zostawiać tam jakieś brzydkie rzeczy, więc faktycznie tak. Na YouTubie, na jakichś tam innych, w innych przestrzeniach internetowych nie robię tego, bo tam już nie mam takiej dużej władzy, więc jest trochę trudniej. I są takie komentarze dalej, które mnie dotykają bardziej, z którymi... To też bardzo też dużo chyba zależy od dnia. Że są takie dni, że... Od fazy cyklu. Od fazy cyklu też z pewnością sporo zależy. U mnie na przykład bardzo, nie wiem jak ty masz, ale... Różnie. U mnie to się tak, zmienia się dużo. Ja w ogóle jestem taka zmienna. Mam dni, kiedy jest świetnie, mam dni, kiedy wszystko mnie irytuje. No i jeżeli mam taki dzień, że mnie irytuje i jestem jakaś taka delikatna w środku, to wtedy mnie dotykają faktycznie takie rzeczy. Nie tak jak kiedyś. Ale też czytasz mam... to? Tak, jasne. Znaczy, czytam... Niektórzy nie czytają. Czy pytanie co? No jeżeli na przykład wypuszczę piosenkę, no to czytam, no bo jest to dla mnie interesujące, czy to się komuś podoba, czy nie. Ale tak pomiędzy piosenkami. Pudelki, te sprawy? Nie. Na przykład puściłaś piosenkę, już jakiś czas minął i czy... I czy wchodzę? Tak, tak, wchodzę. Ustawiam sobie od najnowszych, komentarze od najnowszych i sprawdzam, co się dzieje, tak. Ja też tak robię, ale wiesz, że to narażamy się. No wiadomo, ale no kurde, robimy to dla tych ludzi przecież. Dla siebie wiadomo, że też, ale... To prawda, ale mnie często pytają, ale po co, Paulina? Po co ty to sobie robisz? Wiesz co, mi się wydaje, że każdy jest mądry, kto nie siedzi w tym, bo jak się w tym siedzi, to jest jasne. A to że są ludzie, ciekawy. Którzy w tym siedzą. Tak? Tak. To jest jakieś dziwaki. Dziwolągi. Nie wiem. Ja też uważam, że to jest cenne i mimo wszystko tam jest dużo ciepła i miłości. Czasami bardzo. Są okropne rzeczy. Trzeba tak. się po prostu. A ty masz okropne rzeczy? Co ci mogą okropnego mówić? To jest taka fajna. Powiem ci poza kamerami. Tak? Tak. A przyjmujesz się? Ale Natalia, to jest program o tobie i nie będziemy teraz o mnie rozmawiać. Dobrze, przepraszam. Teraz o literę P chciałam zapytać. Mm. Szukałam informacji na ten temat, niczego nie znalazłam. Przepraszam, my mówimy szybko, bo nie mamy dużo czasu. Ty mówisz bardzo szybko, to prawda. Bo ty też mówisz szybko ja też i mówię. Chcę zachować tempo, poza tym nie mamy dużo czasu. O P literę, bo ta P litera pojawia się w tytułach wszystkich piosenek. Tak. I czy ona coś symbolizuje? To się wydarzyło dość w sposób taki naturalny. Na początku przypadek. Też to robił przypad, dokładnie, tak. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale litera P, podobno, gdzieś wyczytałam w internecie, że na literę P jest najwięcej słów, dzięki którym możemy komunikować emocje, potrzeby. I jeżeli chciałabyś, w sensie na literę, używając słów tylko na literę P, możesz powiedzieć w zasadzie wszystko. Nawet jest taka gra, w którą ja kiedyś regularnie grywałam, bardzo tę grę lubiłam, że się dzieliło na grupy i dostawałeś hasło, tam na przykład, nie wiem, choinka, to jest w ogóle mega banalne hasło, ale bywały dużo trudniejsze hasła i musiałeś swojej grupie powiedzieć, że oni musiałeś ich naprowadzić, żeby nie odgadli to hasło, używając słów tylko na literę P. Ale to chodzi ci o tabu? A nie, P. Nie, tak, tylko na P. Nie? No, że nie wiem, albo na przykład taboret tam, że pani potrzebuje posiedzieć, coś tam, wiesz, nie? I tylko na okropne, nie chciałabym w to grać. Świetna gra, naprawdę świetna gra, bardzo taka, że śmiesznie jest. Ale cała bym się zapociła, zmęczyła. No tak, 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 ale to jest, wiesz, mózg pracuje, rozwijająca gra bardzo. Polecam, na P. I tak, no i ja zaczęłam pisać te piosenki. Kurde, pisać piosenki, widzisz, to jest tak. Po prostu to P mnie, to jestem jakaś klątwa P nade mną. I na początku to było... Na początku to było, przestań, na początku to było dość naturalne i potem jak zauważyłam, że to P jest, w ogóle otacza mnie P. Miałam już doświadczenie z P, z tą grą, później okazało się, że jest jeszcze pogłos, który jest i metaforyczne ma znaczenie, ale też pogłos jest w ogóle moim ulubionym efektem, który ja dodaję wszędzie, nie tylko na wokal, ale też na instrumenty, na pady, na pianino i na wszystko. I właśnie mój producent, what the fuck. To będzie bardzo dziwny potrzebny, co ja wywiad. Wywiad, no tak, no bo potem właśnie się pojawiła piosenka cukier i tak, nagle, kurde, jest cukier. Więc jest cukier. I że bardzo mi się spodobało to, że właśnie słowami na literę P można bardzo dużo powiedzieć, a ja chciałam bardzo dużo powiedzieć. Chciałam powiedzieć wszystko to, czego nie do końca, o czym nie do końca mogłam mówić wcześniej. Więc stwierdziłam, że to jest to jakiś rodzaj dowcipu, trochę żarciku, a ja lubię takie gierki, więc stanęło na P. I też nie kosztowało mi to jakoś strasznie dużo wysiłku, że teraz się w głowie, Boże, święty, co tu wymyślić. Nie, to było właśnie tylko ten cukier taki był, że był problematyczny, więc dodaliśmy P przed C i wyszedł taki żarcik.
nie mogłaś wcześniej o tych rzeczach mówić, bo tam wytwórnia jakieś różne rzeczy cię ograniczały, tak? Nie. O tym P? Nie, w ogóle. Powiedziałaś, że... Że w ogóle, że dlaczego że nie mogłam... A tak, wytwórnia nie, wytwórnia jest... Ciągle taka sama. Wytwórnia jest ciągle taka sama. Jestem bardzo, tak, jestem bardzo szczęśliwa, bardzo... Management się zmienił, przepraszam. Management. I tutaj faktycznie, tutaj wcześniej... Ja mam takie nawet trochę wyrzuty sumienia, że mówię o tym tak otwarcie, a z drugiej strony czuję, że muszę o tym mówić, bo to są powody tych moich zmian też w dużej części i to są fakty. Nam się po prostu bardzo mocno rozmijały cele. Mieliśmy różne definicje bardzo ważnych pojęć, które wiesz, no na przykład ja naprawdę widziałam sukcesy i szczyty w innych miejscach niż oni, więc automatycznie te drogi się bardzo rozchodziły i też oni byli tacy stanowczy mocno. Mhm. I ja po prostu zaczęłam się dusić. No i w pewnym momencie już byłam konkretnie podduszona i stwierdziłam, że... I wtedy w ogóle powstały przepływy też. Ja jeszcze byłam z poprzednim managementem związana i te przepływy mi jakoś tak mocnym były momentem dla mnie, że stwierdziłam, że kurde, chcę, żeby ta piosenka mogła wyjść, chcę, żeby była dla niej przestrzeń, chcę, żeby ktoś ją razem ze mną ukochał, umiłował i z taką miłością pracował razem ze mną nad tym, żeby ten numer się dobrze przyjął i żeby jak najwięcej osób po nim usłyszało, bo bardzo tę piosenkę właśnie pokochałam. I tam trochę nie było tej miłości do tego utworu. A ja bardzo, bardzo sobie cenię to, że na przykład teraz, jak pracuję sobie czy z managementem, czy z wytwórnią, to ci wszyscy ludzie bardzo kochają też te rzeczy, które ja lubię. I to jest wspaniały komfort, bo mierzymy, wiesz, w te same po prostu cele. I to jest ekstra. I wtedy wcześniej tak nie było. Wcześniej sukcesem było szczyty list przebojów, telewizja, radio, dni miasta, dyskoteki. A ja się po prostu nie odnajdywałam się w ogóle w tych przestrzeniach. I było mi z tym naprawdę ciężko, bo ja bardzo długo tak funkcjonowałam. Przez 9 lat. To jest bardzo długo. Czyli te przepływy były czarą goryczy? Taką kropelką, która przelała? Troszkę tak. No, że... Ja się tak, ja nie dziwię. Przypłynęło. I rozpłynęło się. Tak. Nie dziwię się, dlatego że nieczęsto się to zdarza, ale kiedy po raz pierwszy usłyszałam przepływy, to od razu pojawiła się miłość i pomyślałam, jeszcze raz chcę, dlaczego to się tak szybko skończyło. Zazwyczaj jest tak, że muszę włączyć drugi raz, trzeci raz, no ale ta końcówka, co ona robi, w ogóle jaka psychodela w mózgu. Jesteś wrażliwa bardzo, bo to tak niektórych nudzi. Bardzo jestem wrażliwa, jestem spod znaku raka, ja wiem, że ty się znasz na znakach, nie wiem, co oznacza dla ciebie rak. Kurczę, chyba nie znam wielu ludzi spod znaku raka. A jaki to jest miesiąc? Czerwiec. O, to piękny miesiąc, to musi być super. No. Nie? Równie bywa, zależy jesteś od fazy cyklu. Jesteś po bliźniętach. Jestem po bliźniętach. I przed lwem. Tak. Okej. Okay. Nie no, w ogóle nie, słuchajcie, z tymi znakami, bo potem jak wiesz u Karola Paciorka. U Karola opowiadałam o tych znakach, ale to w ogóle przez przypadek, bo ten temat to nie jest tak, że ja siedzę i sprawdzam, kto jest pod jakiego znaku, bo jestem jakaś walnięta. Tylko to był jakiś kontekst. Ja nie pamiętam, dlaczego my o tym zaczęliśmy gadać, bo Karol mnie wpierdzielił w te znaki i potem czytam te komentarze, że no nie, Klaska się interesuje znakami, to już w ogóle na starcie, co się zdziwię tak i wiesz, typu 100 komentarzy o znakach. Ja mówię, Boże, ludzie. Mam w dupie te znaki, jakby wiesz. Nie widziałam tych komentarzy, widziałam nie, inne, były, tak, ale to znowu, później ci opowiem. Dobrze. Wszystkie teksty do tych piosenek napisałaś sama, to znaczy przy przypływach pomagał ci tata. Tatuś Jaromir? Tak, tatuś Jaromir napisał wiersz pod biały wiersz. Melodię białe, tak, a ja sobie to ulepiłam. I powiedz mi, jak u ciebie zazwyczaj wygląda praca nad tekstem? Czy to jest tak, że siadasz i piszesz? Mówisz sobie, od 10 do 15 piszę, czy raczej siadasz i czekasz, aż przypłynie coś z przypływem? Mm. Wiem, że zdarza ci się napisać piosenkę w 15 minut w nocy, jak płaczesz zasmarkana, nagrywasz na dyktafon, ale to nie jest jakaś reguła, prawda? To jest rzadkość duża, bardzo, żeby tak szybko napisać. Więc zazwyczaj jak to wygląda? Zazwyczaj długo, to jest taki proces długi bardzo, że lubię sobie dawać czas, czy nawet jeżeli wydaje mi się, że tekst jest i jest spoko, to lubię sobie na niego potem spojrzeć z perspektywy na przykład tam następnych 2 tygodni, że mija sobie czas i ja potem sobie do niego wracam i patrzę, czy jest dobrze. Bardzo rzadko mam czas na to, żeby móc to zrobić, bo najczęściej piszę na ostatnią chwilę, niestety, bo jestem jaka jestem, o czym wiesz z doświadczenia. Ale w końcu się udaje. Udaje się, tak. No, ja najczęściej piszę pod melodię, ponieważ przez to, że do mnie jestem dość muzykalna, więc faktycznie jak powstaje melodia, to ona już do mnie mówi coś. Mhm. I jak są dźwięki, to ja już mniej więcej wiem, o czym jest ten utwór.
Bo tak w ogóle mi się wydaje. Dlatego też lubię soundtracki, lubię bardzo muzykę filmową. Ja też. Bo nie czuję, że jest a bardzo potrzebny tekst. A ulubiona twoja filmowa? Jaka jest? Kurczę, no ciężko powiedzieć. Ja jestem bardzo, ja się wychowałam no tak pierwszą z brzegu. No to jak mówisz mi pierwszą, to ja kocham disneyowskie wszystkie rzeczy. Więc ja się wychowałam na Disneyu i wszystkie, wiesz, soundtrack do Pocahontas, czy soundtrack, na przykład do Tarzana kocham soundtrack. Ale też jestem, tak, ja jestem, ja kocham też patos, więc na przykład bardzo lubię z Titanica muzykę. Bardzo lubię z Avatara, bardzo lubię z Interstellar na przykład soundtrack. Z Brokeback Mountain, nie wiem czy widziałaś ten film, to jest też mój ukochany soundtrack. Dużo bardzo słucham muzyki filmowej. A z Pearl Harbor też lubię. Bardzo. A wiesz, że nie widziałam filmu, a dobrze znam soundtrack? No, to jest, wiem, to jest, dziwne to jest, tak. Wracamy jeszcze do tekstu. A czy czasami w innym języku piszesz, czy od razu po polsku? Tak, jak piszę melodię, no to bardzo często ją piszę w takiej angielsko brzmiącej formie. A. Natomiast to nie znaczy nic. Ja wymyślam sobie na bieżąco, improwizuję po angielsku. I jak to może brzmieć? Nie, chyba nie powinni się tego słyszeć. Bardzo dziwnie. Na przykład, czekaj. Kurde. Bo to nie jest tak, że ja poprawnie wymyślam, rozumiesz? No tak, zmyślasz jakieś. Bo to na przykład w przepływach było, oryginalnie jest i tyle będzie nas, nie? A tam było inside I'm on my mind, czy coś takiego, wiesz, jakoś takie było. No teraz się zawstydziłam. Nice, dobrze, tak. Ale ile ale na przykład w parasolach było... O, zobacz, ten piasek taki w tym głosie. Tak, jest. Jestem niestety często zachrypnięta. Dobra, jeszcze dojdziemy do tego. No i co, i tak, i więc bardzo często mam ten właśnie inside I'm coś tam, bla bla bla, I'm trying to make it, coś tam i ten. Mm-hmm. I potem wracam sobie do domku i pod formę piszę, nie, pod sylaby po prostu. Czasami muszę zmienić sobie sylaby, czasami muszę sobie akcentami się trochę pobawić. No właśnie, a jaki masz stosunek do transakcentacji? Wiesz co, ja używam jej czasami. Ale z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że siedzi mi to słowo i wywalone mam, że jest akcent przesunięty? Tak, i na przykład jeżeli podoba mi się, jak to brzmi, ja na to zwracam uwagę. Jeżeli, bo ja na przykład jak ktoś źle akcentuje mówiąc, to przeszkadza mi to. W sensie, wydaje mi się, że mój tata na przykład bardzo zwraca uwagę na to, jak się akcentuje wyrazy i tak dalej, aż bardzo. I tak bardzo się stara, że jest muzyka i tak dalej. Mm-hmm. Nie, muzyka. Więc ja się, i w ogóle moi rodzice bardzo nas tak wychowali. Ja kocham język polski, bardzo go szanuję i staram się z szacunkiem do niego podchodzić, ponieważ tego nauczyli mnie rodzice. I w mowie, i w piśmie się też staram. Więc jeżeli na przykład gdzieś nie powstaje przecinka, to jest taka forma wyrazu po prostu, bo raczej wiem, gdzie się stają przecinki, tak mi się przynajmniej wydaje. Zastraszam się, w ogóle nie wiem, dokąd ja teraz zmierzam. Ale jeżeli chodzi o transakcentację, to faktycznie jej używam wtedy, kiedy pasuje mi bardzo słowo i nie drażni mnie, jak to brzmi. Bo czasami nawet ona robi coś dobrego z piosenką, tak przynajmniej w mojej ocenie. Tak. Jest. Jak się jej świadomie używa i się wie, jak powinno się to słowo, ja przynajmniej tak mam, że mówię, okej, ja wiem, że to się inaczej akcentuje i robię to świadomie. To wtedy sobie szybciej po prostu wybaczam te transakcentacje. Muszę ci też podziękować za bynajmniej w powinnam, bo kiedy też po raz pierwszy usłyszałam tę piosenkę i czy czeka mnie też bynajmniej, mówię, Boże, no Natalia tak. Dla bynajmniej tą piosenką zrobiła więcej niż wszystkie moje filmy o bynajmniej razem. Ojejku, to bardzo miłe, dziękuję. A faktycznie byłam dumna z siebie, bo bardzo, bardzo, bardzo rzadko się to dobrze używa tego słowa, prawda? Nie wiem, czy rzadko, ale zdarzają się ludzie, którzy używają bynajmniej w znaczeniu przynajmniej. Tak, to prawda. Można się pomylić, bo to podobne. Można, w brzmieniu podobne. Ja to oczywiście starałam się wytłumaczyć, natomiast... Tak, ja widziałam to, jak tłumaczysz. W kilku nawet filmach to tłumaczyłam, ale uznałam, że ty tak dobrze tego użyłaś i to jest tak obrazowe, że muszę ci podziękować, patrząc ci prosto w twoje oczy. Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc. A z polskiego byłaś dobra? Jaką byłaś w ogóle uczennicą? No, byłam dobrą. Taką piątkową? Tak. I teraz, gdy na przykład mijasz na ulicy w Parchowie? Parchowie? Parchowie. Tak się to odmienia, dobrze? Mhm. Swoje nauczycielki, to one mówią, Natalia, moja krew. Tak, bardzo, bardzo, bardzo są zawsze miłe dla mnie moje nauczycielki. I dumne takie, że... Tak. Tak, bardzo też mnie, ja pisałam od dziecka, wcześniej też teksty jako dzieciak próbowałam pisać, ale też pisałam sobie poezję, prozę i startowałam w jakichś tam konkursach i faktycznie polonistki moje mnie bardzo motywowały do tego, żeby pisać. Więc... Śmieję się, bo w którymś wywiadzie powiedziałaś, że jedną z twoich pierwszych piosenek była piosenka o tym, że lato to fajny gość.
O tak, no, to a jedna z moich pierwszych, to coś, no, to prawdziwy gość. A jedna z moich pierwszych piosenek to o, wow, wow, Teresa, ten smród jest nawet w moich dresach. O Jezus. Także ty lato, super gość, a smród w dresach. Dobrze. A to piszesz też w sobie rzeczy? Nie, bo się boję. Coś ty. Chociaż takie wymyśliłam zdanie rok temu, o nim powiedziałam też w wywiadzie z Kubą Małeckim, kupię ciszę, cena nie gra roli. I tak pomyślałam, że... Wow. Pociągnęłabym to. Ładne to bardzo. No. To, no, musisz notować takie rzeczy sobie. Mam. Takie, masz. No, nagrane. I to jest na sprzedaż jest. Też? Kupisz? Cena nie gra roli, moja droga. Nie, no piękne to jest. No też bardzo uważam nieskromnie, że bardzo ładne. Takie nawet bardzo... takie tytułowe. Takie tak. Dobrą uczennicą byłaś. Tak, byłam dobrą. Nauczycielki dumne. Mhm. Ale na przykład w liceum, jak już zaczęły wchodzić te klucze, to już było trochę gorzej. Że nie do końca kumałam, co to ma na celu. Bo na przykład mnie to bardzo zamykało jako ucznia. Mnie też. I bardzo frustrowało mnie. Kurde, hej, napisałam super pracę. Co z tego, że nie trafiłam w klucz? Nagle jest truja. Wiesz, przy moich ambicjach to byłam zdenerwowana. Tak, tak samo, miałam identycznie. W pierwszej klasie to był szok dla to mnie. To ja to samo, ja że muszę z gimnazjum, super. Zamknąć w klatce o nazwie klucz. No chyba sobie żartujecie. No i to tak działa. Więc ja też pamiętam, że przyszłam jako super uczennica w gimnazjum, kończyłam super oceną. I mówię, kurde, dobra, jest liceum, to jakaś praca, w ogóle taki temat jakiś świetny. Bo ja się teraz pokażę, z Parchowa. Dwa dostałam, słuchaj, dwa. A ja trzy. Pierwsza moja ocena. Mhm. Myślałam, że padnę tam ja normalnie. Więc co jest grane. No, ale potem już w zasadzie przestałam też chodzić do szkoły, bo zaczęłam pracować i już trochę była łatwiej. Na studia nie poszłaś ostatecznie? Poszłam na 2 tygodnie. Chciałam. Bardzo jesteś zdolna, no, skoro tak, zrobiłaś 5 lat w 2 tygodnie. To no chciałabym, a co to tak były było za studia? To była psychologia. O. Bo mam wrażenie, że bo, wiesz, ja dużo mówię faktycznie, ale też potrafię słuchać, jak jest taka potrzeba. W sensie mogę też posłuchać, wydaje mi się. I bardzo, bardzo mnie to interesuje, co ludzie mają do powiedzenia. To jest cenne. Tak, no ale niestety dość szybko się ta przygoda skończyła. Los chciał inaczej, ja się cieszę. Ja a też. Wszystko przed tobą, przecież możesz jeszcze nie. sobie te studia pyknąć. Raczej nigdy nie, nie wiesz, będziesz miał 40 lat, powiesz, tak? Chcę czegoś nowego. Tak. No różnie może być, nie zamykaj się na to. Nie, nie zamykam się, nie zamykam się. Na razie bym po prostu chciała żyć w takim przekonaniu, że będę już mogła zawsze robić to, co robię teraz. Jasna sprawa. Bo Boże, powiedziałam teraz jak Radek Kotarski. Wydałaś teraz suplement do Pogłosu. Nie przyniosłaś tego suplementu, trudno. Przepraszam, bardzo. Nieważne, kupię sama. Ani winyla, odżałuję. Ale jest, możecie kupić. Jeszcze winyla, dobra. Chodzi mi o ten Pogłos. Czy to, że wydałaś ten suplement, świadczy o tym, że jeszcze jesteś zanurzona w tym Pogłosie? Czy jednak chciałaś już powiedzieć coś więcej, bo już jesteś za Pogłosem, już jesteś gdzieś dalej? Czy nagrałaś, bo nagrałaś, po co drążyć? Jakoś niespodziewanie się pojawiły rzeczy po tym Pogłosie dość szybko. Na przykład pojawił się duet z Vito, który jest jakby bardzo w Pogłosie, bo to jest piosenka z Pogłosu, tylko że w wersji w duecie. Tak. Ponieważ późne godziny są w wersji solowej na płycie. Więc jasna sprawa, że to jest Pogłos. I potem zaczęły powstawać inne piosenki, powstało Osiedle, co tam jeszcze było? No tam wszystko to z Darią Zawiałow też. Z Darką, tak. I Zima. I Zima, plus te wszystkie jakieś akustyczne. Wersje akustyczne. I remiks połóż się tu. Tak. Wiesz, jak ja wszystko wiem? Bardzo jesteś przygotowana. Nie mam, a wiem. Kurczę, bardzo cię przepraszam. Bardzo pamiętałam o tym, jak widać, ale naprawdę chciałam przynieść. Tylko, że mam ja w ogóle, też chcę wiele w rzeczy. W ogóle mam tylko jeden winyl i jeden suplement w domu. I wiesz, że naprawdę chciałam ci dać? Boże. No, i zapomniałam. I tak uważam, że to jest wielki sukces, że chciałaś. Tak, bardzo chciałam to przynieść. Suplement. Po co ci to? Jezus. Dla pieniędzy. Nie, w ogóle nie. Bardzo mało wytłoczyliśmy tego Pogłosu. W ogóle nie, to jest, nie jest dla pieniędzy. Ja naprawdę nie robię tego dla pieniędzy. A cokolwiek zrobiłaś kiedyś w swoim życiu? Tak, życiu robię tego dla pieniędzy niektóre. Nie, tylko nie, tylko nie. Tylko nie. Ja jestem taka, że... 80% mam... dla pieniędzy, a 20% nie. dla fanów. Jak mam pieniądze, to no robię wypalasz. Z nimi po prostu rzeczy dzikie, żyję. A jak nie mam, to wtedy faktycznie jest mi trochę przykro. Ale masz oszczędności? Różnie. Teraz. Ale wiesz co, ja mam takie podejście, to też zawsze moim rodzicom mówię, że nie wiadomo, życie jest bardzo kruche, nigdy nie wiemy, co nas czeka i ile nam dni zostało do końca, więc trzeba eksplorować życie. Trzeba z niego korzystać, cieszyć się i... I mieć oszczędności. Nie, mi one nie są potrzebne do szczęścia.
Ja się cieszę, jak mogę sobie spędzić miło czas na przykład z rodzinką. Mogę sobie zabrać ich za granicę na przykład. Pokazać im jakieś piękne miejsce na świecie. To wtedy robię to. Bo wolę umrzeć z takimi doświadczeniami niż z trzema mieszkaniami. No ja też zabieram, tylko że na weekend i mam oszczędności. Aha, no, a ja zabieram za granicę i nie, też nie tak, że... Też na granicę, tylko na weekend. Na weekend. Dobra, nieważne. No tak. Skoro nie dla pieniędzy, to po co ci ten suplement? O co tu chodzi? Uważam, że powstało parę kompozycji wartych uwagi i też takich, ja bardzo chciałam, żeby one zostały utrwalone na krążku. Tak jak na przykład dwa duety piękne, bo one są jeszcze ewidentnie bardzo w pogłosowej erze. Nie na nową rzecz, nie na nowy album, ale w pogłosowej erze. I to są duety z ludźmi, którzy są bardzo mi bliscy, których bardzo lubię, których bardzo cenię jako artystów i chciałam, żeby to zostało wydane, jak Bóg przykazał. Zima piękna jest. Dziękuję. Piękna melodia. Czy bardzo to jest dziękuję. Jakieś symboliczne nawiązanie do jesieni? Do jesieni i piosenki Jesień? Mhm. W ogóle wiesz, że się zorientowałam już typu dwa tygodnie po tym, nie po premierze, tylko dwa tygodnie po tym, jak już ten tytuł sobie wymyśliłam. Naprawdę w ogóle kompletnie... Czyli przypadek. Przypadek. Tak jak całe moje życie jest zarządzane przez przypadki bardzo często. Duet z Darią też bardzo fajny, to jest pop, ale taki mięsisty. Barski. I świat wie, że wy się przyjaźnicie, że jesteście sobie bliskie, więc... Tak, mam wrażenie, że była duża potrzeba w ludziach, żebyście w końcu coś nagrały razem. Tak. I wasza relacja jest dowodem na to, że w show biznesie jest miejsce na prawdziwą przyjaźń? Tak, ja w ogóle zawsze o tym, nawet zanim poznałam Darkę i zanim się zaprzyjaźniłyśmy, to ja w ogóle nie miałam nigdy takich doświadczeń, żeby ten show biznes był miejscem, w którym nie można nawiązywać relacji i znajomości. W ogóle nie. Zawsze miałam dobre doświadczenia. Mam bardzo dużo znajomych, bliskich mi ludzi. Ja się głównie obracam faktycznie w tym świecie, no bo dużo czasu spędzam w trasach, czy tam wiesz, w takich różnych miejscach, gdzie tacy ludzie się pojawiają i to jest bardzo dużo pięknych osób w tym show biznesie, takich wartościowych, wspaniałych i... Może miałaś szczęście, bo na pewno. Różne są opinie. Tak, no tak, tak, no tak, bo są faktycznie też chyba... No to, ale to jest tak jak wszędzie, wiesz, no są w każdej branży masz fajnych ludzi i chamów, no to u nas też tak jest. Ale ja faktycznie mam dużo szczęścia do fajnych ludzi. Ale jest też na przykład tak, że kiedy ktoś zdobywa fajne nagrody, nagrywa przebój w dobę, zdobywa miliony ocen na YouTubie, no to jednak czujesz... Że sodóweczka? Nie! Takie ukłucie zazdrości. A że ja zazdroszczę? Tak, takie pytanie, dlaczego to nie ja? Co robię źle, że to nie ja? Takie ukłucie, delikatne, nie że jakieś, o Boże, ja nienawidzę jej, nienawidzę suki, tylko takie ukłucie. Myślę, przysięgam ci, że próbuję pamięcią, szukam takich momentów. Jasne, że we mnie się pojawia zazdrość, bo jestem człowiekiem, więc ona się pojawia, ale to są takie momenty, w których myślę sobie, ej, można tak zrobić, to jest możliwe w tym kraju, super. Róbmy tak, żeby tak się udało. Zwłaszcza, że ja mam teraz, przysięgam ci, bardzo dużą wdzięczność do tego, co się wydarzyło w moim życiu przez ostatni rok, półtora roku. Bardzo. Ja naprawdę, gdybym chciała jeszcze więcej, gdybym była zachłanna tak bardzo, że byłoby mi ciągle mało, to byłoby mi wstyd za siebie. Bo naprawdę mnie spotkało tyle pięknych rzeczy, pojawiłam się w tylu fajnych miejscach, tyle wspaniałych współprac mi przyniósł ten rok, że byłabym naprawdę niewdzięcznicą, no, gdybym nie była zadowolona z tego, co się wydarzyło w moim życiu. Oczywiście, że chcę więcej, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że myślę sobie, że naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Dużo mnie spotkało piękna, a nie spodziewałam się tego po tych 8 latach robienia innych rzeczy, że to się wydarzy tak szybko. Czy wyczerpałam odpowiedź? Tak, to musiały być piękne rzeczy, skoro nie znalazłaś czasu przez rok, żeby tutaj przyjść. Ale to jest zwieńczenie, to ten dzień dzisiejszy. Tak, jest ukoronowanie. Tak. To jest ukoronowanie. Jak ci się pracuje z raperami, powiedz? Przychodzi taki PZ do studia i jak wygląda współpraca, jak przebiega? Współpraca z PZ-em była na pewno współpracą też specyficzną, ponieważ to była współpraca pod kampanię. Komercyjna, tak. Tak. No, no ale w studiu bardzo fajnie. Razem się spotkaliście. Bardzo fajnie. Spoko typ? Bardzo spoko typ. PZ-cik jest super. Ale nie bałaś się, bo ja powiem szczerze, ja się boję takich mężczyzn, takich... Raperów? Nie tylko raperów. Na przykład ostatnio spotkałam się na evencie z Cortezem. No nie podeszłam, bo on taki małomówny. Bałam się, że kiedy zapytam go, panie Cortezie, przyjdzie pan na wywiad, on powie nie.
ja się zamknę w sobie. No, ale nie było tak źle, bo do Kuby Wojewódzkiego się uśmiechnęłam. Uśmiechnęłaś się? Tak. I co on na to? Nie wiem, bo stał tyłem. To był świetny dowcip. To był ten? Tak. To był ten dowcip? Tak. Naprawdę? Tak. Ale świetny był. Dziękuję. Ej, no ekstra. Dobrze. Bałam się, że jakiegoś suchara strasznego walniesz i będę musiała nie, się śmiać. Nie, to na koniec. A. Ale okay. Prawda, że nie udał ten się. Z tyłem, ale ty umieściłaś go, czy go ściągnęłaś od kogoś? Nie, mój autorski. Mój autorski. No dobrze, to znaczy, że jesteś dobra w to. No jestem. Ale tak mówią ludzie o tobie. A! Dobra, w każdym razie wracamy do raperów. Mm. Ja nie miałam, nie gościłam. Ja bym chętnie porozmawiała z jakąś matą, ale nie ukrywam, boję się. I tak sobie pomyślałam, patrz, a Natalia? Co? Z tym, z tamtym zaśpiewam. Bez trwogi w sercu. Raczej ja rozumiem, że też nie jestem na twoim miejscu, gdzie to. A nie, nie jestem. Ale mimo wszystko uważam, że jednak jesteś odważna i sięgasz. Mhm. Nauczyłam się tej odwagi. Gdzie? W show biznesie. Naprawdę. W sensie kiedyś faktycznie wydaje mi się, to jest kwestia też tego, że ja jestem znacznie pewniejsza już swojej wartości niż byłam. Że nawet jeżeli ktoś, komuś się nie podoba to, co ja robię, czy nie wiem, słucha innej muzyki, czy nie odpowiadam osobowościowo na przykład komuś, bo to wiadomo, że tak może być, to ja i tak cenię się po prostu. Wiem, że bardzo dużo czasu, pracy, wiesz, włożyłam w to, żeby być w tym miejscu, w którym jestem, więc zaczęłam się doceniać i to jest super. Polecam bardzo mocno to, żeby umieć na siebie spojrzeć z miłością, że wiadomo, że też mam bardzo dużo wad i się wkurzam się na siebie w wielu sytuacjach, ale na pewno znacznie więcej mam czułości do samej siebie niż miałam kiedyś. Tak, dlatego nie boję się PZ-a, kurde, co się bać PZ-a, no. Nie, PZ-a ja się super. Boję. Nie bój się. Nie bój się dlatego, że bardzo często... Zdyń mi, bym się pociągnął. Przysięgam ci, że najczęściej jest tak, że te, pozory, no jak wiadomo, że jak mówisz, pozory mylą, to w tej branży pozory bardzo mylą. Że osoby, tak. które wydają ci się najgroźniejsze i najbardziej niebezpieczne, ostatecznie są najbardziej łagodne. No, jeżeli cię uspokoiłam, to mam nadzieję, że jeszcze się przełamiesz, kogoś to zaprosisz, bo byś sobie na pewno świetnie poradziła. Myślę, że ty byś o nie śmieliła ich. Jak tak? Nie jednego rapera? Nie jednego. Czyli głębo nie gryzie? Nie. Nie. Znaczy, zależy w jakich sytuacjach, ale tak obcych ludzi nie gryzie. Nie, myślę, że byłabyś zaskoczona, jeżeli nie znasz, nie wiem, nie słyszałaś. Oglądałam kilka wywiadów, okay. Tak. No to tak, tam widać, że on jest bardzo łagodny. No ale może na przykład mieć takie spostrzeżenie, co to za typiara cringe'owa wychodza. Nie, w ogóle nie ma takich spostrzeżeń na twój temat. Ma bardzo dobre spostrzeżenie na twój temat. Panie Głębo, to ja zapukam. Dobra, kilka lat temu przeczytałam wywiad z tobą. Naprawdę, to było w 2017, może 16, Boże, może co ja tam dawno mówiłam? Temu. Napisałaś tam, powiedziałaś tam, że twoim wielkim marzeniem jest zagrać biletowane koncerty. Mhm. No i patrz, masz to. Mhm. Trwa trasa. Tak. Chyba do Wrocławia już nie da się kupić biletów. Tak. Próbowałam. Tak. A chciałaś pójść do Wrocławia? Nie. A. Sprawdzałam opcje, bo nie mogę być w Warszawie. I sprawdzałam inne. I Wrocław był wyszarzony. I mówię, no to sold out ma. Wyśpiewała sobie z Margaret sold out. Tak, Wrocław teraz jest tam, rozmawiałam wczoraj z Maćkiem. Marcelina doceniła ten żart. I bardzo, a co było, przepraszam? Że sold out, Margaret wyśpiewała sobie bo to żart sold out. Był? Nie no, ale taka uwaga trafna, taka bardzo, wiesz, inteligentna, tak. na bardzo, poziomie. Bardzo, bardzo, tak, sold out, tak. Kleopatra tam, to jest bardzo dobry śmieszne fragment. Było, śmieszne było, bo posadził mnie pan reżyser właśnie, widziałaś ten teledysk? No tak, widziałam, tak, no przecież to ja pod krzakiem mieszkam. No i tam jest taki właśnie, że ja siedzę w takiej sali, to było w Teatrze Warszawskim, siedzę na tych siedzonkach, no i wiesz, i oni do mnie mówią, no i tam mnie posadzili i tak mówią do mnie, no to teraz jest ta twoja zwrotka, tam coś, to tam tańcz coś, nie? Ale co ja mam tańczyć? W ogóle wiesz, nie jestem przygotowana. W sensie nie wiem, ja na przykład mam bardzo duży kompleks swoich rąk. Ja bardzo nie lubię swoich rąk. A co jest nie tak? Nie lubię ich w ruchu. One się bardzo dziko ruszają. Ja nie kontroluję tych ruchów po prostu. To niech ci tam Kliment powie, jak to układać. Wiesz, on kiedyś próbował, ale to już było dawno temu, bardzo dawno temu. Też towarzyski taniec się rządzi innymi prawami, nie? Ale faktycznie na przykład na scenie, jak jestem, sobie, kurde, jak się ruszam fajnie. I potem oglądam to na YouTubie i mam... Co to jest w ogóle? Wiesz, po prostu jak jakaś łamaga. Nie cierpię swoich rąk. A tutaj
były widoczne tylko moje ręce, w ogóle nogi były schowane, wszystko i jeszcze, dlatego na przykład jak mam sweter albo mam jakąś marynarkę, to wtedy tych rąk nie widać, bo one też są dość chude. I więc ten, a tutaj miałam takie dopasowane, wszystko obciśnięte, więc te ręce takie na pierwszym planie, bardzo to było dla mnie stresujące. I Suzy, tancerka, wtedy tak się z nią umówiłam, ona stała za kamerą, no jakby tam, gdzie była kamera, ona stała za kamerą i ja naśladowałam to, co ona robi, nie? Że ona stała i tam rękoma ja na nią i tam, wiesz, próbowałam sobie radzić, no więc to było w ogóle strasznie, to było śmieszne. Żałuję, że nie mamy takiego backstage'owego nagrania, bo to było bardzo zabawne. Ale super historia, wyszło tak pięknie. Tak, nie pamiętam, bo dlaczego o tym, a Wrocław, tak, a bo chodzi o to, że jeszcze można parę biletów kupić do Wrocławia, ogarnęliśmy to. Więc jeżeli dalej chcesz, to ja w ogóle Cię zapraszam serdecznie. Nie, może Wrocław nie, ale inne miasto, ale kupię, szkoda, ja nie lubię nie, takich za darmo. Szkoda, że nie Warszawa, bo warto do Warszawy też przyjechać. A co będzie innego w Warszawie niż we Wrocławiu? Co szykujesz? Opowiedz w ogóle o tej trasie. W ogóle tak, no właśnie opowiem. Jeszcze tylko się powiem dwa słowa. Na przykład pod twoją rolką z Openera pojawiły się komentarze, że super Natalia Show, że dałaś radę, że w ogóle lepszy twój był koncert niż jakiegoś tam ulubieńca kogoś. Także tak, pochwal się, co tam się dzieje. Bardzo dużo dostałam faktycznie, dużo dostałam faktycznie dobrego takiego feedbacku po Openerze, ale też w ogóle po całym sezonie letnim, do którego nie ukrywam się mocno przygotowywaliśmy, ja się bardzo starałam, żeby było super, żeby było show. Bardzo lubię show, bardzo lubię jak latają. Performance. Tak, tak lubię jak jest konfetti. Konfetti, balony. Balony, nie mam balonów, ale jest to... Takie gumowe pałki. Pomysł, gumowe pałki, takie świecące? Nie wiem, o czym pomyślałam sobie. Takie bardziej pałki balonowe, takie... Okay. Takie są od można powietrza. Takie, tak. Można takie pałki zrobić, które się na przykład błyszczą, to byłoby fajne. Tylko to już są, wiesz, no to wszystko też to jest, wiesz, trzeba za to zapłacić. No to pieniądze. Jest koszt, ale ty wydajesz pieniądze, więc... Tak, dlatego mówię, że nie robię tego naprawdę dla pieniążków, tylko przysięgam wam, że ten, na przykład ten opener, który ja nie zapomnę tego koncertu do końca życia, bo był dla mnie też taki przełomowy. Bardzo się stresowałam, czy ktokolwiek przyjdzie, bo w tym samym w ogóle The Smile grało na tencie w tym momencie. To jakby z Tomem Yorkiem rywalizowanie było dla mnie stresującą sytuacją. I też byłam przekonana, bo A$AP Rocky zaczynał na mainie w tym samym momencie, kiedy my kończyliśmy nasz występ. No i bałam się, a Konfetti było na ostatniej piosence. I najczęściej na festiwalach jest tak, że jak się kończy koncert, to już zaczyna się to przemieszczanie, nie wędrowanie na drugą scenę. Mówię, kurde, może to Konfetti gdzieś w połowie w ogóle dam, bo się okaże, że ja strzelę, wiesz, w pusty namiot, nie, bo wszyscy pójdą na A$AP-a. Mega mnie to stresowało, żeby sobie zająć dobre miejsce na A$AP-ie. No ja szczerze, gdybym była na ich miejscu, to też bym poszła na A$AP-a. No nie ma w tym nic dziwnego, to jest wielka gwiazda, więc tam będą na Shredderowej stać do końca, skoro zaraz zaczyna A$AP. Więc jakże wielkie było moje zdziwienie, jak oni zostali i Konfetti faktycznie strzeliło w ludzi, a nie w namiot. To byłam bardzo, mi było miło. I to było niesamowite przeżycie, ogromne dla mnie szczęście, bo było bardzo dużo ludzi, oni byli wspaniale reagowali. Ja byłam naprawdę przez cały koncert wzruszona. I potem następnego dnia nie było niestety mojej mamy na tym koncercie, ale był tata, rodzinka była też, bo siostra, brat ze mną jeżdżą w trasę. A był tata, mama nie mogła akurat być i następnego dnia zadzwoniłam do mamy, żeby jej opowiedzieć trochę o tym i przysięgam wam, że 40 minut po prostu płakałam jej w tę słuchawkę, bo tak duże to miało dla mnie znaczenie. Bo przez wiele, wiele lat czekałam na takie momenty i no, także zapraszam na trasę, tak, tak. Tam jest też bardzo barwnie i kolorowo i też różne rzeczy się dzieją, dzikie. Czyli tak się czujesz dzisiaj, że jesteś wzruszona? Dużo dostałam od ludzi w tym roku, bardzo dużo miłości. Pierwsze koncerty już za tobą, no i jak? Super, super. Przyszli ludzie? Przyszli. Było 30 osób? Było super, tak, 35 było, no 10 z rodziny, ale nikt tego nie musi wiedzieć. Nie, byli ludzie, byli zaangażowani, tak sobie wyobrażałam właśnie to, że jak ludzie przychodzą na twoją trasę i płacą bilet, to znaczy, że naprawdę chcą cię posłuchać. Nie przychodzą przypadkowo, tylko naprawdę chcą posłuchać, bo coś może im się spodobało, może znają album. I to było tylko wszystko moje wyobrażenie, bo nie znałam tego. No i faktycznie miałam rację, kurczę, tak było, że zupełnie jest inny odbiór takiej ludzie nie trasy. Są przypadkowi, tylko są... Intencjonalnie ciebie, no, tam. To jest super, dla ciebie, no, w sensie tak. dla tej twórczości, bo ona coś dla nich znaczy. Ale Natalia, mówiąc tak zupełnie poważnie, uważam, że Torwar jest w twoim zasięgu i ty... bardzo jesteś. Ja przyjdę i będę stała w pierwszym rzędzie. Będziesz stała w Torwarze? Dziękuję. Będę stała, będziesz mnie widziała i ja będę tak stała i mówiła... I co?
No. I mówiłam to 4 lipca 2022 roku, się dopowiedziałam, że to jest w Twoim zasięgu. Jest. Mhm. Tylko musisz to sobie zwizualizować. Tak, ja w ogóle, słuchaj, nauczyłam się tego i to działa mi, że... Wizualizacja? Tak. I co sobie ostatnio zwizualizowałaś? Dużo rzeczy sobie wizualizuję, które mi potem się dzieją i to takie, że bardzo odważnie sobie wizualizuję rzeczy. Ale zawodowe czy prywatne? Różnie. Nie musisz mówić. Nie, różnie. Ja nie wiem, bo boję się, że jak będę mówić, to potem ta magia wizualizacji prysznie, więc nie będę tego mówić. Ale faktycznie to wizualizowanie i w ogóle projektowanie sobie pewnych rzeczy, bo kiedyś mi dużo ludzi mówiło, nie nastawiaj się, bo się rozczarujesz, to lepiej się nastaw, że będzie go źle i potem się zaskoczysz. I kiedyś tak mi się wydawało. I teraz sobie myślę, że to chyba nie jest dobre. Że wolisz magicznie myśleć. Mhm. Dobrze. Więc teraz widzisz, teraz wyjdę od ciebie i będę znowu jakąś zawróżkę będę u mnie mieć, że ja tu wierzę w jakieś dzikości. Nie, ale a masz proroczyzny? Miewam. No to ja też miewam. Mhm. To jest normalne. Jesteśmy wiedźmami troszkę. Tak. Wiedźmy, czyli nie, ja uważam po prostu, że faktycznie jest dużo wokół nas energii, którą można w jakiś sposób można sobie pomagać lub sobie przeszkadzać. No i to jest tak. To wrażliwcy tak też trochę mają już tą energią, tak pracują. Możliwe. Jedno pytanie mi się przypomniało. U Artura Rawicza 5 roku temu powiedziałaś, że marzył ci się jakiś duet, o którym jeszcze nie możesz mówić, ten duet realizujesz. No, tak. Czy to już jest za nami? Nie. O nie, myślałam, że u mnie powiesz. Kurczę, jeszcze nie jest za nami. Ja w ogóle też już nie mogę... Ale to jest z polskim artystą? Tak, z polskim. Ale Rojek? Nie mogę powiedzieć. Ale trafiłam. Nie mogę powiedzieć. Nie mam czasu. Nie, bo chciałam powiedzieć o tym wywiadzie tobie jeszcze. No. O wywiadzie, nie, o tym śpiewaniu. O duetach. Tak, że jeszcze w ogóle od tamtej pory jeszcze będą fajne duety. Jeszcze? Jeszcze inne. Jeszcze nowe. Z mężczyznami, z kobietami? Różnie. I tak, i tak. Mhm. I to się w ogóle, to jest bardzo świeża sprawa. Z polskimi artystami, czy? Tak, tak, spokojnie. Czyli spokojnie. Jeszcze nie Chris Martin? Nie, jeszcze nie. Ale to się też wydarzy. Ja jestem tego spokojnie, poczynę. No ja jestem, tak, jestem dobrej myśli. Wszystko w swoim tempie. Wszyscy razem, w jednym tempie. Wspominałaś w wywiadach, że kiedy byłaś dzieckiem, to ćwiczyłaś w zeszytach autografy i tak wszystkim pokazywałaś. Mhm. Mówiłaś otwarcie też, że wydasz płytę, że to się wydarzy. Tak. I jak twoje otoczenie reagowało? Czy raczej była szydera, czy wsparcie? Nie, w ogóle, jeżeli chodzi o bliskich rodzinę, to nigdy nie było szydery. A takich dalsze ciocie? Ciocie też nie. A taka sąsiadka? Sąsiadce nie mówiłam, ale... Ja mówiłam, u mnie to się źle kończyło. Źle? No ze mnie się śmiali. Ale ja miałam bardzo krótko sąsiadkę. A ty mówiłaś, że wydasz płytę? Przepraszam? I mnie pytano, Paulinka, a kim ty chcesz zostać w przyszłości? A ja mówiłam, piosenkarką. I wtedy ta pani mówiła... O Jezus, naprawdę? Tak. I czasami mnie pytała tylko po to, żeby się śmiać. Jaka wredna. Tak, kilka razy mnie pytała. Nie, to nie, to ja nie. Ale moi też znajomi, ludzie z klasy, słysząc, że chcę pracować w mediach, mówili, to się nie uda. Mhm. No to ja też słyszałam takie rzeczy, tak, bardzo często. Od kogo? Bardzo rzadko w twarz, tylko najczęściej za plecami, tak. W twarz to mało jest takich śmiałków, żeby w twarz mówić. Ale w Parchowie tak za plecami? W Parchowie też toczyłam wojny, jako nastolatka, oczywiście, że tak. Wiadomo, wiesz, takie dziewczyńskie jakieś tam sytuacje. Ale nie lubiły cię? Była taka paczka? Była jedna paczka. Były obozy, tak. Nie, w ogóle... Ja miałam, biłaś się kiedyś? Ja w ogóle... Nigdy, nie. Ja się nie biłam. Ja też nie. Musiałam mieć 53, co ja bym zrobić? Jezu, naprawdę? Musiałabym stawać na jakieś krzesła, żeby tam dosięgnąć. Nie, ja się też nie biłam. Ale ja też naprawdę nie byłam nigdy prowodyrem w ogóle tych zaczepek. To zawsze się działo... Teraz już w ogóle te dziewczyny... Boże, mam nadzieję, że... Jeżeli to oglądacie, to wiedzcie, że naprawdę nie chowam urazy. Bo byliśmy bardzo młodzi wszyscy i... Ale był taki czas, słuchajcie, jak byłam w podstawówce, bo byłam faktycznie dość aktywnym dzieciakiem. Udzielałam się, wiesz, te samorządy i te sprawy. Konkursy różne i w ogóle. I śpiewałaś. Śpiewałam. I powstał w ogóle gang. Gang się nazywał Zniszczyć Shredderkę. Co ty mówisz? Naprawdę. Ale to się nie ma z czego śmiać. Mówisz to z uśmiechem na twarzy, Teraz mówię to trochę z uśmiechem, bo teraz już z perspektywy czasu mam naprawdę dużo sympatii do tych dziewcząt, które to robiły. I już naprawdę w ogóle jestem dawno poza tym tematem, natomiast jako dziecko dotykało mnie to. Wtedy jeszcze było gadu-gadu, bardzo był popularny komunikator gadu-gadu. I one sobie ustawiały takie opisy właśnie na gadu-gadu.
Zniszczyć szrederkę. Zniszczyć szrederkę. Jezu, na bank to ktoś przedrukuje, jestem pewna teraz. Ktoś o tym napisze. Nie, moich wywiadów nie drukują. Ostatnio na Pudelku byłam Pauliną Mikulec. Proszę cię. Mikulec. Co się przejmujesz? Nie, ale kiedyś w ogóle powiedziałam w jakimś wywiadzie jakąś pierdółkę i potem ją tak przekręcili i zrobili z tego takie okropne artykuły, że mi wtedy było przykro. Ale tutaj nie, ale to jest ważne faktycznie, bo był taki gang, były takie opisy. Ale to były dziewczyny z klasy? Nie, rok wyżej. Rok i dwa lata wyżej. A w klasie byłaś lubiana? Kurczę, wydaje mi się, że tak. Myślę, że tak. Mam w ogóle kontakt bardzo dobry z moją klasą podstawówka gimnazjum. W ogóle wspaniale wspominam ten czas. Tamte epizody nie przekreśliły mi i nie wpłynęły na to, jakie ja mam teraz wspomnienia. Ja mam bardzo dobre wspomnienia, bardzo była to fajna szkoła i to też one, wiesz, przez pewien czas to robiły, a ja potem przestałam sobie na to pozwalać już, w sensie przestałam im na to pozwalać. I to się uspokoiło jakoś tam samo. Dobrze, tak. Że nic ci się nie stało. Nie, no nie, nie. Ale był taki czas, że naprawdę, wiesz, bałam się przejść przez korytarz szkolny, bo one tam obsadzały korytarz, bo były starsze. I tak przez jakiś czas tak było. Przerażające. No, to dzieci, ale dobrze, no, to tak że dzieje, wróciłaś do dzieciństwa, bo chciałabym cię zapytać jeszcze o język kaszubski. Czy mogłabyś podzielić się z nami kilkoma podstawowymi słowami, które warto znać, które warto kojarzyć z tym językiem? Ja się na przykład kilku nauczyłam. No. Że na przykład śniadanie to frisztek? A to się raczej tak... Tak nie mówi? Nie. A rower koło? Koło, tak. Kłeło. Ja, kłeło. Prawie jak kłebo. A to jest straszny żart, przepraszam, ale ja nie był najgorszy. Szybciej powiedziałam, niż pomyślałam. Nie, kłeło, tak, to bardzo ładnie. I dzień dobry to mówicie dobry dzień? Dzień. Najczęściej mówią dobry, po prostu, że bez tego już dzień, bez tego dnia. A piwnica dzień to sklep? Bardzo mówią sklep? Też chyba rzadko używana. No to ze złej strony korzystałam. Ale nie, pamiętaj też jedną rzecz, że Kaszuby są spore i naprawdę czasami Kaszuba na przykład z Wejherowa będzie miał problem z tym, żeby dogadać się z Kaszubą z Bytowa. Bo ten język się różni. To jest kwestia już po prostu tego, w którym miejscu, o którym miejscu Kaszub mówimy. Więc być może gdzieś mówią sklep na piwnicę. Akurat na przykład w mojej rodzinie po prostu ja nie kojarzę, żeby tak mówili dziadkowie czy tam coś. No to inne słowa. Ale też pamiętaj, że ja też nie używam tego języka na co dzień. Już długo jestem też po szkole, bo kiedyś mieliśmy w szkole, więc czasami z nim obcuję. Ale mówisz po kaszubsku. Tak, tak, ale bardzo rzadko już teraz. No i na przykład w Gwarze Poznańskiej jest Wuchtawiary, tej, prawda, Śląsk no tak. Też ma takie swoje no to, charakterystyczne tak. Słówka. W ogóle na przykład, co jest ciekawe, ostatnio tam rozmawiałam z rodzicami, że... Bo nie słyszysz, żebym jakoś zaciągała, prawda? Nie. No, to jest ciekawe, bo Kaszuby nie zaciągają. Nawet jeżeli mówią po kaszubsku na co dzień, to potem na polski dość łatwo się przerzucić. A jak ostatnio rozmawiałam z Górolem, to bardzo to było zabawne doświadczenie. I tam co drugie słowo brzmi w ogóle inaczej, więc w sensie to jest, on używa polskich słów, ale w taki sposób właśnie akcentuje, no bo to tak. Akcenty, prawda? Tak. Zmieniają, że to niesamowite, a ja tego nie Melodia mam. Też jest inna. Melodia języka, no właśnie. No to na Podlasiu też jest bardzo ciekawie. Na Podlasiu, tak? Tak sledzikują tam. O Jezu, no to właśnie, kurczę, tego nie ma w kaszubskim, bo kaszubski jest taki bardzo ułożony, bo jest językiem, jak wiesz, nie jest gwarą i to nas wyróżnia na tle innych województw i regionów polskich. Tak. I tam mamy faktycznie alfabet, wiesz, się wszystko różnie pisze. Na przykład jak masz takie kłeło, no to masz łe zamiast o, czyli to jest trochę jak u, ale kreseczka idzie tak po ukosie, wtedy jest łe. Na przykład, i dużo jest takich prostych rzeczy, że po kaszubsku czasami się śmiejemy, że wystarczy złełować coś i wtedy już jest po kaszubsku. Czyli na przykład jak jest koza po polsku, to po kaszubsku będzie... Kłeza. Kłeza, tak. I na, no czekaj, co jeszcze? Na przykład masz kolęda, tak, bo tutaj są choinki, to po kaszubsku będzie kłe, ale u nas nie ma ę, tylko zamiast ę jest a, czyli literka, której nie ma w języku polskim. To jest a z taką falką. I wtedy jest kłelanda, nie? Piękne. Zamiast kolęda. No. Piękne. A jest szansa, że kiedyś nagrasz po kaszubsku piosenkę i ona znajdzie się na twojej płycie? Jest. Jest taka szansa. Przestraszyłam cię, że jest taka piosenka. A jest taka bo piosenka. Bo ty nagrałeś, też. Ale... Jest na płycie też, ale to było dawno temu, więc w ogóle to już tak. Ale dawno. Nie na nadinterpretację, tylko nie. Na jakieś jeszcze poprzednie. A nie, tak na nadinterpretacjach. Jest? Boże, ta piosenka jest na tej płycie? Jest chyba. Marcelina jest? Potrzebna Jędrach jest na nadinterpretacjach. Wytniemy to pytanie, bo się wykazałam niewiedzą, nie, ale się skupiłam bardzo na głosie. Bardzo w ogóle dużo wiesz i tak jestem w szoku, tak? Jest mi miło. Tak? Bo czasami tak ludzie piszą, prowadząca nieprzygotowana. Nie mówię, że pod moimi filmami, no nie, ale... Pod swoimi chyba nie, bo jesteś przygotowana bardzo. No staram się. Jeszcze chciałabym przejść do twoich strun.
głosowych, które się nie domykają. Mhm. I to powoduje, że masz chrypę. Mhm. Tak. I w pogłosie, w tej piosence pogłos, nie w płycie, tylko to siadło. Ja wiem, że ty to śpiewałaś za pierwszym razem i o trzeciej w nocy, byłaś zmęczona i tam ten głos cichł, ale to tak dobrze zagrało tam. Natomiast moje pytanie brzmi następująco. Czy zdarza się, że chcesz, żeby ten głos zabrzmiał, żeby tam było więcej mięsa, a on gdzieś ulatuje? Niedomykalność przeszkadza najbardziej w falsetach, czyli w tych takich delikatnych, górnych kwestiach. To tam faktycznie w momencie, kiedy jestem w gorszej kondycji, to w pierwszej kolejności siadają falsety właśnie, bo tutaj najmniej wysiłku, jeżeli chcesz zaśpiewać falsetem delikatnie, to trzeba zrobić to delikatnie. A przy niedomykalności strun, jak robisz delikatnie, to na świecie, jak ja docisnę, na przykład jak już jest hardcore, muszę coś zaśpiewać wysoko na przykład, ale to nie jest falset, tylko po prostu pełny głos, to jak docisnę i wiesz, się zmobilizuję, no to one się domkną. To jest nigdy, to nie jest poprawne, to zawsze się potem kojarzy, to się potem zawsze wiąże z tym, że muszę się potem zregenerować konkretnie. Natomiast w falsecie nie mogę docisnąć, bo falset polega na delikatności, więc wtedy jest faktycznie trudniej. A ja jestem walnięta na głowę, ponieważ pisałam tę płytę i jak nie było wtedy, bo to było w ogóle jakoś, tak to była pandemia, jakoś krótko po pandemii, bardzo mało wtedy grałam, więc miałam wokal dość wypoczęty, niezmęczony i napisałam sobie te piosenki w taki sposób, że tam jest bardzo dużo falsetów. No jest. I bardzo jest dużo delikatności. I delikatności, tak. I teraz faktycznie, jak przyszedł sezon, to musiałam sobie znaleźć patenty na to, bo były takie momenty, kiedy byłam zmęczona, co jest zupełnie naturalne i głos był zmęczony i miałam wtedy jakieś tam trudności, ale udało mi się to jakoś obejść. Na przykład wywalam wtedy piosenkę. Nie, zdarzało mi się tak, zdarzało mi się to faktycznie, że czasami było tak źle, że na przykład musiałam wywalić utwór. Przypływy są trudne pod tym względem, bo są całe są zaśpiewane bardzo delikatnie i bardzo wysoko. Ale też tam dużo powietrza wkładasz, bo ja śpiewam to na swojej lekcji śpiewu. Przypływy? Tak. No i nie mam tyle powietrza, żeby to tak przepowietrzyć. Tylko u mnie jest to bardziej osadzone, ja nie umiem tam oddychać. Jezu, a ty to robisz tak naturalnie, dobra, nienawidzę cię. Ostatnie pytanie, Natalia, bo nie ma czasu. Każdy ma swoją urodę, tak, no. Ale no. Wiesz co, wiesz też, że też się tego nauczyłam, po prostu się tego nauczyłam. No ja domyślam się, tylko że, wiesz co jest śmieszne? Ja musiałam się naprawdę podstawowych rzeczy nauczyć. Ja byłam bardzo pozamykana i ten dźwięk przepływał w jakieś dziwne strony. Tak z dołu cisnęłam, zamiast to dać, to puścić i pozwolić temu przepłynąć. A wy to robicie naturalnie, ale instynktownie. Tak, ale to naprawdę... Ja was tak podziwiam, że wy to jesteście... Przecież ty zaczęłaś śpiewać... Myślę, że nas bardzo. Nie, ale przecież ty zaczęłaś śpiewać, już na scenach występowałaś, nie ucząc się pod okiem jakiejś trenerki, tylko po prostu intuicyjnie to robiłaś. Ja w ogóle... Ale teraz jesteś pod opieką trenerki, błagam cię, powiedz, że jesteś. Nie, byłam trzy razy na zajęciach. Natalia, jak ci skopię, jak jest dupa po kaszubsku? Rzec. Rzec ci skopię, zaraz będziesz miała. Tak, no ale słuchaj, bo to jest w ogóle ciekawe bardzo, co mówisz. Bo ja faktycznie byłam parę razy, bo ja mam sumienny zapał i ja postanawiam sobie jakieś rzeczy i potem idę tak dwa razy i potem... No. Albo wcale nie przychodzę. Albo wcale nie przychodzę. Ale tak było właśnie z tym, że postanowiłam, że będę się uczyć śpiewać, bo przecież śpiewam, kurde, Beyoncé, podobno codziennie się trenuje wokal. I Celine Dion. Chociaż jest genialna, to ja do Beyoncé to w ogóle ten, a nie uczę się, nie? Więc stwierdziłam, dobra, będę się uczyć. No i bardzo krótka to była przygoda, ale bardzo miła. I właśnie wtedy mi powiedziała pani moja nauczycielka, która jest w ogóle świetną nauczycielką, jest też wybitną wokalistką i tak dalej, że naprawdę to nie jest tak, że polscy artyści śpiewają poprawnie. Jest bardzo niewielu artystów w Polsce, którzy śpiewają poprawnie. Także uspokajam cię, to jest rzadkość. Ja na przykład nie śpiewam poprawnie. Ja mam bardzo dużo technicznie braków. Bardzo dużo. Które sobie naturalnie próbuję znajdować w sobie, jakby. No ale przynajmniej znajdujesz, ja nic nie znajdowałam. Ale jest taka trenerka głosu, też Gosia Sacała, ona robiła ranking polskich wokalistek i twój głos zakwalifikowała jako bardzo dobry. Także już tak nie mów, że jest coś tam, braki. Takie braki, że bardzo dobrze śpiewasz. Ale mimo wszystko błagam, Natalia, twój głos jest dobrem narodowym. Denerwujecie mnie, bo wy nie trenujecie tego głosu. Potem robią takie analizy wokalistów i wychodzi, że regres po latach.
To u mnie tak zrobili? Nie, nie ma u ciebie regresu, ale skąd wiesz, co się wydarzy za jakiś czas? Zaraz rzec będzie w robocie, bo masz o ten swój głos dbać. Dobrze. Ja chcę, żebyś ty miała 70 lat i śpiewała, jak Tina Turner tam wywijała na scenie i głos miała jak dzwon, a nie tam, że ja nie ćwiczę, ja nie trenuję. Dobrze. Dbaj, błagam cię. Dobrze. W imieniu ludzi, Polaków, błagam cię, ćwicz, dbaj. Bardzo, bardzo będę starała się pójść za tą radę. No, a już widzę, że nic nie, nie będzie po oczach, już widzę te oczka rozbiegane. Postaram się. Dobra, najpierw suchar, potem będziemy popijać, tak, bo poczekam. Przygotowałam aż 3 suchary. Ja wiem, że mam jednego zaległego suchara, czyli powinnam w tym odcinku opowiedzieć 2, ale nie zrobię tego, bo boję się, że to będzie taka cringe'owa, że Natalia tego nie zniesie. Jezu, więc ja też się tutaj boję. Będzie 1 i w następnym odcinku 2 albo kiedyś tam będą. Dobra. Natalia, ulubiona część Pietruszki Natalii. Nie tak. To, że twojej, ale ogólnie... nie to, że twoja, tylko jakiejś Natalii. Ulubiona część Pietruszki. Natka. Aha. Spaja. Nie, to jest świetne. I to koniec, a drugi suchar? A chcesz drugi też? A nie chcesz? Dobra, no to dam drugi. No daj, bo ten był niezły. No to dobra, no to będą 2, odwołuję. No. Gdzie Natalia odkłada karty? Czyli masz drugi o Natalii, chciałaś go w innym odcinku dać? Z inną Natalią? No. Zdrada to byłaby. Przepraszam, masz powtórzyć? Gdzie Natalia odkłada karty? Do talii. Natalię. Natalię. Dobrze. No. Ej, super, fajna gra. A jeszcze jak była Natalia Nykiel, to też opowiedziałam suchar o Natalii. To nie wiem, mów. Jak się nazywa Natalia przebrana za nietoperza? Czekaj. Nietoperz. Batalia? Tak! Ej, jesteś genialna! Przysięgam, że nie znałam tego. Ja chcę więcej. Nie mam już. Serio? O Boże, mikrofon, znam go. Jest pogłos. O, pogłos. Natalio, kończąc już tę wspaniałą rozmowę, Natalio, bardzo Ci dziękuję, że przyszłaś do mnie, że odpowiadałaś tak cierpliwie na wszystkie moje pytania, te mądrzejsze, te głupsze, te wszystkie bardzo pytania. Torwar jest w Twoim zasięgu, stadiony są w Twoim zasięgu, uwierz w to, dziewczyno. Chris Martin jest w Twoim zasięgu. Sięgaj daleko, bo na pewno tam sięgniesz, mimo tego, że nie jesteś jakaś super wysoka. Mogę ja do tego? Tak, i bardzo Cię proszę teraz, abyś zaśpiewała dla nas jakąś piosenkę. O Boże, nie, serio? A myślałam, że jakaś gra będzie, nie? Nie, śpiewać? Bo a Ralfa Kamińskiego, oglądałaś Ralfa Kamińskiego, jak zaśpiewał pięknie Kosmosy? Tak, ale no Jezus Maria. No śpiewaj ten pogłos, nie wiem, zimę zaśpiewaj. Chciałbym być z Tobą szczęśliwy, ale z kimś innym będzie. Nie wiem, co mam zaśpiewać, teraz się wstydzę. Zaśpiewam wam, mój tata kupił kłezę, jak rozmawialiśmy o kładzie. Co? Mój tata kupił... Marcia, nie chcesz ze mną? Co? Nie chcesz ze mną? W sensie po kaszubsku będziesz śpiewała. No. A dobrze! To w ogóle można regulować ten tak, to sobie pogłos. Ureguluj, jak chcesz. Nie pamiętam właśnie, jak to się robiło. Jest dobrze. O Jezu, gorzej. Mój tata kupił kłeza, trzedet ci za nie dył, ławię zuju do łeza i taci profit mił. Jedzę fuksa, jedzę tabaczka za żywe, łebę zrył so za kłezą, ten diabeł sa urwał. Hej! Bo to jest kanał o języku, więc tak. To jest ciekawe, prawda? No akurat tak? Myślałam, że zaśpiewasz coś z płyty, żeby zachęcić do kupowania biletów na koncerty, ale jeżeli wolisz na Kaszuby, no to też ludzie, odwiedzajcie Kaszuby, to jest bardzo ładny region. Odwiedzajcie, tak, to też jest moja misja. Żeby odwiedzać. Jezu, zaśpiewaj tę zimę, no, botaniczny ogród. Z transakcentacją ładną. A tam też jest faktycznie. A wiesz, gdzie jeszcze jest? Czasu ci nie chcę. Czasu też jest. Nie miałam pojęcia, o czym ty śpiewasz. Musiałam sprawdzić w tekście. A jeszcze, czekaj, jest... Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam. A wiesz, co myślałam, że jeszcze nie wiem, do czego no? mówię. No? Wiesz, co myślałam, że jeszcze mnie zapytasz o to, że nazwałam piosenkę Poganianki, że to jest słowotwórstwo i że byłam ciekawa, że może o to nie, zapytasz. Ja w ogóle nie... Nie interesowało Cię to? Nie, nie chodzi mi o to, tylko jeżeli chodzi o jakiś neologizm, jakieś wymyślanie słów, to na luzie, na chillku, jak to ja mówię. Ja wiem, ale myślałam, że zapytasz mnie, dlaczego tak dlaczego wymyślałam. Dlaczego poganianki? Bo od poganiania. Wow. No wiem. To jest super historia. Tak, bo jest w refrenie i poganiasz mnie, mamy słaby czas, więc... Poganianki takie. No, na pewno. Nie, już dobra, słuchajcie. A czemu nie chcesz zimy zaśpiewać? Bardzo ładna. Chłodny dzień, samochody i kurz unosił się jak sen wśród betonowych. Tu dobrze? Czy nie? Wzgórz jest no, tam. Resztką szkła poszukamy, z tym zielił się ranny bruk, a ona sama szła, choć nie czuła już stóp. Rzędy knajp, szumnych kolejek, sznur, minęła Saski Park, botaniczny ogród. Ktoś się pchał, komuś oko się szkli, a ona sama szła, dalej szła, od zachodu po świt.
pięknie. Dziękuję bardzo. Lubię to twoje powietrze w tym głosie. Super, jest ten mikrofon. No.